ten dzień, a także zawsze na ten dzień napisane orędzie przez papieża Franciszka, to można powiedzieć taki w ciągu roku szczególny moment, który stymuluje całe jakże ważne dzieło troski o ubogich. Światowy Dzień Ubogich to jest taki dzień, który jak uderzenie w dzwon nam przypomina o tym ważnym dziele, o tej ważnej trosce na co dzień. Tym ubogim w tym roku także szczególnym na naszej ziemi jest każdy powodzianin, zwłaszcza ten bardzo konkretnie doświadczony. W pewnym sensie, i to za chwilę do tego chcę też dojść, jest to w ogóle dzień dla nas, bo papież w orędziu, które w tym roku stosuje, które w naszą stronę kieruje, no, uświadamia nam, że my też jesteśmy ubodzy. Wobec Boga jesteśmy ubodzy. W tym roku to orędzie nosi tytuł Modlitwa ubogich dociera do Boga. To jest fragment wyjęty z Księgi Mądrości Syracha. I papież zwraca uwagę na dwa takie momenty wpisane niejakie w to, wpisane w to oznajmienie Syracha. Modlitwa ubogiego dociera do Boga. To znaczy, że ta modlitwa jest szczególnie skuteczna. Dlaczego? Bardzo mocne spadają słowa. Pan Bóg, kiedy słucha ubogiego, jest wręcz zniecierpliwiony, żeby jak najszybciej okazać mu pomoc, przyjść mu z pomocą, bo to jego wołanie do Boga, ono wyrasta z jego cierpienia. Zapraszamy do tego, do tej takiej świadomości, że każdy z nas może być ubogim i to jest los, którego my się oczywiście nigdy nie spodziewamy, ale odnosząc się jeszcze raz do tego, co się wydarzyło na południu województwa, z dnia na dzień można coś ważnego, coś istotnego stracić. Co wtedy? Więc to święto ubogich to jest tak naprawdę święto, o którym my sobie rzeczywiście możemy sami pomóc albo zadbać o tą pomoc, kiedy będziemy jej potrzebować, bo często widzę w różnych wpisach internetowych, tam gdzie mieszkańcy piszą o różnych akcjach, wydarzeniach społecznych, to jest taka szansa podejrzenia do tego, co ludzie w głowie mają, czyli te słowa, że dobro wraca. Dlatego właśnie warto w Dzień Ubogich być z tymi, którzy rzeczywiście są ubodzy, bo to ubóstwo może nas dotknąć zupełnie niespodziewanie, a rzeczywiście może być ubóstwem innego charakteru, nie tylko materialnym. Stąd w tym Dniu Ubogich myślę, że tak jak co roku, nie brakuje osób, które przychodzą, nie tylko jako ci, którzy przychodzą po pomoc, ale tych, którzy przychodzą pomagać. I to jest też taka rzecz, którą chciałem podkreślić, którą obserwuję od lat, bo stykam się z Opolanami w różnych sytuacjach i doświadczenie mi podpowiada, że Opolanie to dobrzy ludzie, bardzo zaangażowani w takie społeczne akcje. Pamiętajmy też o tych, którzy robią to w sposób ciągły, doceniajmy ich rolę i wspierajmy ich w tym dziele. Będzie do tego okazja właśnie w Dzień Ubogich 17 listopada o godzinie 12. Widzimy się w centrum miasta. Na placu Kopernika pod Solarisem. No myślę, że to jest takie też centrum i dla bezdomnych, którzy lubią być w centrum miasta, nie lubią być na obrzeżach, ale też dla Opolan, którzy, no jest to jakimś kluczowym miejscem w naszym mieście. Stąd właśnie o 12 Eucharystia i Kościół na Górce, również w centrum miasta. A jak świętowanie, to oczywiście obfite posiłki, ale też i w tym roku będzie Śląska Biesiada. Ubogi zrozumie ubogiego, biedne zrozumie biednego. I właśnie nasi pacjenci w Stowarzyszeniu Monar często, gdy byli w kryzysie czynnego uzależnienia, doświadczali właśnie bezdomności, doświadczali tego, co jest głód. I gdy właśnie nic na siłę, wolności, pytamy ich, kto chce wziąć udział w takiej akcji, jak gotowanie bigosu, pomoc w tej całej uroczystości Dnia Ubogiego, jest bardzo dużo chętnych. To jest piękne, dlatego że gdy pacjenci odstawiają narkotyki, gdzieś w nich zostaje pustka i uczymy ich właśnie tego, żeby tę pustkę wypełniać dobrem, bo tak jak pan prezydent powiedział, dobro zawsze powraca. W mieście Opolu cały czas wypracowujemy model dobrego, mądrego pomagania. I dzięki temu, że od kilku lat wspólnie organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i siostra Aldona z całym swoim dorobkiem współpracujemy przy organizacji tego święta,
to nie jest tak, że kończy się kolejny Światowy Dzień Ubogich i rozchodzimy się do swoich jednostek, organizacji, tylko my przez cały rok ze sobą współpracujemy. Robimy to święto nie dla ubogich, bo oni wiedzą, gdzie dotrzeć po pomoc w naszym mieście, ale robimy to dla wszystkich mieszkańców, bo oprócz dużego namiotu, w którym będzie i smacznie, i wesoło, i radośnie, to ten duży namiot będzie otoczony żółtymi namiotami z logo miasta, a w tych namiotach będą różne organizacje, instytucje, jednostki miejskie, które na co dzień niosą pomoc osobom dotkniętym ubóstwem. I chcemy pokazać mieszkańcom, jak mądrze i dobrze pomagać, bo rzeczywiście najłatwiej jest dać na ulicy pieniądze, ale to w ten sposób nie rozwiązujemy żadnego problemu. Wiemy, że w ludziach jest chęć niesienia pomocy, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak drugiemu człowiekowi pomóc. Poza tym, co się będzie działo w dużym namiocie, to też wsparcie dla osób ubogich, dla osób bezdomnych. To są psycholodzy, to są prawnicy, którzy będą na miejscu udzielać porad. I mimo, że to się dzieje na co dzień, to też jest taki moment, kiedy jesteśmy dostępni i to my wychodzimy na zewnątrz do ludzi, my na nich czekamy. To jest taki dzień pokazujący, że każdy człowiek ma swoją godność. To jest dzień, kiedy te osoby zasiadają przy stołach z białym obrusem, stołach udekorowanych kwiatami. I oczywiście zachęcam, już dzisiaj trwa zbiórka czapek, rękawiczek, skarpet dla osób głównie w kryzysie bezdomności. Można je przynosić do szkół, do Centrum Seniora, ale oczywiście można też w niedzielę 17 listopada. Służymy ubogim, roznosząc im posiłki, później po nich sprzątamy. W zeszłym roku było nas 30, w tym roku jest nas 40 i ja osobiście musiałem wykreślać z listy chętnych osoby, które nie mogą przyjść, bo potrzebuję tylko 40. I to jest piękne w tym, że ludzie, młodzi ludzie, tacy jak nasi uczniowie, chcą bardzo pomagać.